Psalm 99. Pan jest królem, drżą ludy. Siedzi na cherubach, ziemia się chwieje, wielki jest Pan na Syjonie i wyniesiony nad wszystkie ludy. Niech wielbią imię Twoje wielkie i straszne. On jest święty, potężny jest król, który miłuje prawo. Tyś ustanowił co prawe, ty sprawujesz sądy i sprawiedliwość w Jakubie. Wysławiajcie Pana, Boga naszego i oddajcie pokłon u podnóżka stóp Jego. On jest święty. Mojżesz i Aaron są wśród kapłanów jego, a Samuel wśród tych, którzy wzywają imienia Jego. Wołali do Pana, a on ich wysłuchał. W słupie obłoku mówił do nich strzegli świadectw Jego i prawa, które im dał. Panie Boże, nasz. Tyś ich wysłuchał, byłeś im bogiem, który przebacza, lecz każe ich występki. Wysławiajcie Pana Boga naszego i oddajcie pokłon na świętej górze Jego, bo święty jest Pan Bóg nasz. Oddawanie Bogu chwały zawsze jest inspirowane pewną duchową myślą. I tutaj taką inspiracją do uwielbienia Boga. Są właśnie Boży Mężowie, którzy wymienieni są tutaj z imienia: Jak Mojżesz, Aaron, Samuel. Kiedy patrzymy na Bożych Mężów, na ich życie, widzimy jak potężnie Bóg ich używał w swoim dziele. Ale jednocześnie stwierdzamy, że to byli tylko ludzie. O Eliaszu, choć nie jest tu wymieniony, ale możemy też przywołać go na myśl jest napisane, że był takim człowiekiem jak my. I o wszystkich innych Bożych mężach możemy powiedzieć, oni byli tacy jak my. Mieli swoje słabości, mieli swoje mocne strony, swoje porażki, mieli swoje zwycięstwa. Eliasz czy Mojżesz również, Samuel, byli takimi jak my. I kiedy popatrzymy na ich życie, to możemy też... Być zainspirowani, zachęceni, by Boga uwielbiać, skoro Bóg nas zalicza do tych, którzy są Bożymi mężami, Bożymi niewiastami. Jesteśmy Bożymi sługami, służebnicami, po to, aby wypełnić Bożą wolę. Jest to inspiracja dla nas, aby Ten, komu służymy, by On był w naszym życiu uwielbiony przez nasze usta, przez nasze całe życie, aby On był wywyższony. Pierwszych pięć wierszy tego psalmu właśnie wyraża tą chwałę. Chwałę, która należy się jedynie Bogu. Siedzi na cherubach, ziemia się chwieje, ziemia drży. Bóg jest potężny w swojej mocy. Jest wielki na Syjonie, czyli w Izraelu. Wyniesiony nad wszystkie ludy, Pan jest Bogiem. I kiedy patrzymy na Bożych mężów, którzy byli tacy jak my, to ten psalm pokazuje mi, że również i moje słabości, i moje upadki, grzechy Bóg może przebaczyć. Bo napisane jest, tak jak czytaliśmy, że to Pan przebacza ich grzechy. Byłeś Bogiem, który przebacza. Panie Boże, Tyś wysłuchał ich, Pan dzisiaj przebacza nasze grzechy. Pan nie rezygnuje z nas, kiedy gdzieś słabi jesteśmy i Doprowadzimy swoje życie do jakiegoś upadku, do grzechu. Pan nas podnosi, Pan nie rezygnuje ze swoich sług, ze swoich służebnic. Jeżeli człowiek sam nie zrezygnuje z Boga, to możemy być pewni, że Boża łaska jest większa niż nasze grzechy i to Pan nas podnosi. Bardzo buduje mnie to słowo, kiedy Biblia mówi, kiedy ten psalm wyraża również to, że. Mojżesz, że Samuel, Aaron, oni mieli również grzechy, oni prosili o przebaczenie Pan wybaczył. To jest wielka dla mnie nadzieja i, i zachęta, aby temu Bogu służyć. Też jest napisane, że wychowuje nas Pan w karności, pan karze za występki i należy to rozumieć w ten sposób, nie że my musimy ponieść karę za nasze winy, nasze grzechy, ale to co się wydarzyło nie tak, co było złe w naszym życiu, to ma być też edukacyjne dla nas. Pan nas wychowuje w dyscyplinie, w miłości, w karności po to, abyśmy mogli jemu służyć, po to byśmy nie powielali grzechów upadków, ale abyśmy zawsze patrzyli do przodu. Na Chrystusa, Pana, który przebacza i prowadzi nas do celu, który wyznaczył dla naszego życia. Co ciekawe, jest tutaj napisane o Mojżeszu, Aaronie, o Samuelu w czasie teraźniejszym. Jest napisane w ten sposób, że Mojżesz, Aaron są wśród kapłanów jego, Samuel wśród tych, którzy wzywają imię jego. Ten psalm. Był napisany już po śmierci Mojżesza, mniej więcej 200-300, może nawet lat. Po śmierci Mojżesza, Arona, Samuel w nieco bliższej odległości czasowej, ale ci wszyscy mężowie już umarli, a jednak jest napisane o nich w czasie teraźniejszych, że wzywają imienia Boga. I to pokazuje nam, że po śmierci. Ten czas oddawania Bogu chwały przechodzi w wieczność. Ci wszyscy, którzy odchodzą z tej ziemi jako wierni Bogu, wchodzą w nową rzeczywistość, duchową rzeczywistość, niebiańską, krainę, królestwo niebieskie po to, aby tam. Wzywać imienia Pana, by chwalić Pana, wystarczy otworzyć choćby objawienie Jana, jak tam ciągle oddawana jest Bogu chwała, również przez tych, którzy już zeszli z tej ziemi, są w niebie, by tam czcić Boga. Dzisiaj, kiedy my uwielbiamy Boga, to możemy być też świadomi tego, że chwała tutaj wznoszona z ziemi, Łączy się z chwałą, która wznoszona jest w niebie dla Boga. Cała Ziemia i całe niebo chwali jedynego Boga i stwórcę. To, że jest tutaj napisane o tych Bożych Mężach, że są w, tam u Pana w niebie, że są w tej niebiańskiej chwale. Pokazuje nam to, że i my będziemy wynagrodzeni, że tam, kiedy będziemy w tej nowej rzeczywistości niebiańskiej, tam też otrzymamy nagrodę. O, otrzymamy nagrodę za całą służbę tutaj na Ziemi. Staniemy przed Sądem Chrystusowym, przed Trybunałem Chrystusowym. Sąd Bema tak się nazywa teologicznie. I tak jak Apostoł Paweł, będziemy mogli powiedzieć: Wierzę w to mocno, dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem, biegło dokonałem, a teraz to, co mnie oczekuje, to wieniec sprawiedliwości, który da mi Pana ale nie tylko mi powiedział apostoł, Paweł, ale również wszystkim, którzy umiłowali jego przyjście. Dziękujemy ci, Boże, za to, że nasze życie, nasza egzystencja nie ogranicza się tylko do ziemskiego tutaj życia. Chwała, którą już dzisiaj tobie oddajemy. Przechodzi w wieczność, bo ta chwała, jak Ty Boże jesteś wieczny i niech ta chwała i uwielbienie dla Ciebie będzie wieczne, jak to dobrze, to przywilej, że tutaj na Ziemi już możemy brać udział w tym, by Twoje imię było uwielbione w niebie i na ziemi. Oddajemy Ci chwałę i cześć z głębi naszych serc. Dziękujemy, że przebaczasz nasze grzechy. Tak jak przebaczyłeś Mojżeszowi, Samuelowi, Aaronowi, Eliaszowi, innym, wszystkim Bożym mężom, sługom, służebnicom, tak i nam przebaczasz i doprowadzasz nas do celu. Panie, dziękujemy za Twoją wierność. W imieniu Jezusa. Amen.